Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Ze mną w studiu Dominik Kłosowski, radny Rady Miejskiej Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nowa Lewica zdecydowała się poprzeć obecnego prezydenta Jacka Sutryka w nadchodzących wyborach samorządowych. Podobna sytuacja miała miejsce przed tymi wyborami, które były w 2018 roku. Lewica wtedy, Nowa Lewica też wtedy jako pierwsza wyraziła swoje poparcie dla teraz obecnego prezydenta. Co skłoniło was do ponownie podjęcia takiej decyzji, czyli poparcia prezydenta Jacka Sutryka? Tak, w poprzedniej kadencji, 5 lat temu, również usiedliśmy przy stole rozmów. Chcieliśmy znaleźć takiego kandydata, który pociągnie wyborców, którzy mu zaufają. Był nim Jacek Sutryk, ale też chciałem powiedzieć, gdzie Lewica wtedy była. Miała jednego radnego. Mhm. Dzisiaj mamy radnych, mamy wiceprezydenta, mamy pozycję, mamy przede wszystkim, co najważniejsze, tą pozycję mamy dzięki temu, że zrealizowaliśmy bardzo dużo punktów programowych, bo wyborcy nam zaufali. I jak przyszliśmy wtedy do ratusza na rozmowy, to pierwsze, co położyliśmy, to położyliśmy program na stole. I ten program został w dużej mierze zrealizowany. Dlatego teraz znowu usiedliśmy do stołu, rozmawialiśmy i uważamy, że współpraca z ratuszem, z panem prezydentem Sutrykiem przez tą kadencję układa się dobrze. Mamy do siebie zaufanie i w dalszym ciągu realizujemy program. I jak próbujemy coś przeforsować, jakiś projekt lewicowy, jakiś pomysł, to zawsze jesteśmy wysłuchani. Nie zawsze to się uda zrealizować, bo wiadomo, budżet nie jest z gumy, ale jest dobra rozmowa i w większości te rzeczy realizujemy, które wymyśliliśmy sobie programowo dla mieszkańców. Rozumiem, że Nowa Lewica jest zadowolona ze współpracy z prezydentem i liczy na to, że będzie wyglądała tak samo. Jest to dobra współpraca od 5 lat. Wspieramy projekty prezydenta, prezydent wspiera niektóre nasze projekty. Mam nadzieję, że będzie nam się to dobrze układało. Jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, jeszcze zanim było wiadomo, jaka będzie decyzja ze strony Lewicy, to mówiliśmy o tym, że no właśnie rozmawiacie i z prezydentem, i z Michałem Jarosem, który jest na razie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. No nieoficjalnie mówi się o tym, że będzie kandydował, ale to jeszcze nie jest ogłoszone. Rozumiem, że z Platformą i z Michałem Jarosem nie udało się dogadać. Jest to pokłosie, znaczy nie wiadomo, czy Michał Jaros w ogóle będzie no jasne, to na razie jest nieoficjalna, tak? Bo wybory informacja. Coraz bliżej, a Platforma się nie określiła jeszcze, kto będzie ich kandydatem. Czy mają w ogóle czas chyba do 12 lutego, do żeby 13. do 13 lutego, żeby pozgłaszać komitet. Tak. Powiaty mają zgłosić 13, powiedzieć, kto będzie. Natomiast to jest też tak, że premier Tusk mówił o współpracy na szczeblu krajowym do sejmików, żeby powtórzyć ten sukces z 15 października, żeby koalicja 15 października poszła do wyborów do sejmików. Ale przez długi okres w czasie ferii nic się nie działo, po czym premier Tusk podjął decyzję, że jednak bardziej Platformie będzie się opłacało wystartować samodzielnie do sejmików. No i myśmy też się znaleźli w zupełnie innej sytuacji. No, była szansa na to, że ta koalicja 15 października będzie w stanie zmieść PiS z sejmików. W tej chwili jesteśmy w innej sytuacji, ale to nam nie przeszkadza. Lewica jest silną formacją, ma kilkanaście procent poparcia. Myślę, że uzyskamy co najmniej po jednym mandacie w każdym okręgu do sejmiku, bo tych okręgów jest 5. Będziemy walczyć samodzielnie i mam nadzieję, że się to uda. A we Wrocławiu, no, myśmy z Platformą rozmawiali, natomiast nie było żadnej konkretnej propozycji. Pojawiła się konkretna propozycja od prezydenta Sutryka, wspólnego startu również w komitecie w wyborach do Rady Miasta Wrocławia, gdzie Czyli zależy wspólne nam... listy będą. Tak, będą najprawdopodobniej wspólne listy, jak podpiszemy dokumenty. To zagwarantuje, że ludzie będą mogli Ludzie lewicy, ludzie, którzy podobnie myślą jak ja, będą mogli się dostać do Rady, być stabilnym środowiskiem po to, żeby móc realizować ten program.
I ta współpraca jest dobra od dłuższego czasu, ona się układa. Także myślę, że to naturalny wybór. A stołek wiceprezydenta zostanie utrzymany dla Lewicy? Ja bym na to nie patrzył jako na stołek, ja bym na to raczej patrzył na odpowiedzialność za pewien wycinek miasta. W tej chwili Bartek Ciążyński, moim zdaniem bardzo dobry wiceprezydent, który zajmuje się sprawami społecznymi. To jest też trudna sfera, sprawy społeczne. To są takie właśnie rzeczy, które są często niewdzięczne, niewdzięczne, ale najbliżej ludzi. I trudna, odpowiedzialna, ale też bardzo satysfakcjonująca. Ja przez jakiś czas, przez kilka lat pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim jako zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych. Trochę inne zadania, natomiast wiem, że to jest bardzo taka pracowita część, bo trzeba cały czas zwracać uwagę na ludzi, na ich nastroje, na ich sytuację, ale bardzo satysfakcjonująca, bo ci ludzie są bardzo wdzięczni później za to, co się dla nich zrobiło, co się wypracowało. I Bartek Ciążyński, bardzo dobry wiceprezydent, odpowiedzialny za te sprawy społeczne. Myślę, że mógłby być dalej wiceprezydentem, no albo ktoś inny, kogo Lewica wskaże. To teraz już do konkretów zmierzamy. Jakie zmiany we Wrocławiu powinny się zadziać w tej nadchodzącej kadencji? Czyli po wyborach, co powinno się zmienić we Wrocławiu lub co powinno być kontynuowane? Kontynuowane przede wszystkim powinna być w dalszym ciągu ta rewolucja komunikacyjna, bo to jest podstawa. My chcielibyśmy szybko, sprawnie, punktualnie się przemieszczać. Oczywiście ja nie będę tu opowiadał bajek, bo ja nie obiecam, że po kolejnej kadencji samorządu będzie tak, że my się będziemy poruszać po mieście tak, jak się poruszamy w małych miasteczkach, gdzie nie ma korków, gdzie nie ma ruchu, bo tak nie będzie. Tych samochodów będzie coraz więcej, ale trzeba szanować wszystkich kierowców, rowerzystów, pieszych i tych ludzi, którzy chcą jeździć komunikacją zbiorową. My też nie będziemy w stanie natychmiast przebudować całego miasta, tak? Bo przecież mamy jakieś historyczne arterie, są takie budynki, których się nie da tak przestawić, ale można wdrażać różne rozwiązania, które wdrożyliśmy w tej kadencji. Dwie linie tramwajowe, Popowice i Nowy Dwór, Oś Zachodnia, za chwilę dojazd do szpitali i obwodnica Leśnicy i przede wszystkim Aleja Wielkiej Wyspy. I to uważam, że to jest największy sukces tej kadencji. Coś, co jeszcze było koncepcyjnie, prace trwały w Breslau, w PRL-u tego nie zrobiono z różnych przyczyn. Ani prezydent Zdrojewski, ani prezydent Dutkiewicz tego nie zrobił. Nam się udało. Ta kadencja Rady Miejskiej będzie, myślę, że to jest najbardziej symboliczna budowa i właśnie komunikacja. W dalszym ciągu usprawniać komunikację miejską, wymieniać tabor na nowoczesne autobusy, na nowoczesne tramwaje. To są kierunki najważniejsze moim zdaniem. To komunikacja, a co poza komunikacją? Sfera społeczna, taki bliższy kontakt troszeczkę z obywatelem, może więcej osób, które mogłyby się spotykać z mieszkańcami. Na przykład taki pomysł mi przyszedł do głowy, żeby trochę zadań z prezydenta, który spotyka się z mieszkańcami. No wiadomo, mieszkańców jest dużo, gdzieś te terminy są wydłużone, ale każdy może się spotkać z prezydentem, przełożyć na wiceprezydentów, tak, żeby ten obywatel jednak mógł być szybciej przyjęty przez kogoś, kto może z nim porozmawiać. Arkadiusz Sikora, poseł na Sejm i współprzewodniczący Nowej Lewicy na Dolnym Śląsku, został wybrany na szefa kampanii do tych wyborów samorządowych i mówię tutaj o całej Polsce. Czego możemy się spodziewać w takim razie w wykonaniu Lewicy w nadchodzącej kampanii wyborczej? Arkadiusz Sikora, poseł na Sejm, dolnośląski współprzewodniczący Lewicy, znakomita osoba, bardzo pracowity człowiek, taki, który przejechał, można powiedzieć, tysiące kilometrów po Dolnym Śląsku w poprzednich latach, jeździł do ludzi, do struktur, rozmawiał, poświęcił gigantyczną ilość czasu na to, żeby się z ludźmi spotykać. I to jest, Arek jest taką osobą, która łączy. Łączy pokolenia, łączy środowiska. Młody człowiek, moim zdaniem ogromna nasza nadzieja i też bardzo duże wzmocnienie dolnośląskiej Lewicy, ponieważ to Arek poprowadzi tą kampanię, będzie szefem sztabu w wyborach. Jesteśmy w piątek byliśmy na
konferencji w Sejmie, właśnie samorządowej konferencji, gdzie było blisko 500 osób, w większości to samorządowcy, którzy przyjechali do Warszawy, do Sejmu po to, żeby porozmawiać o nadchodzących wyborach. Byli również czterej prezydenci dolnośląskich miast. No właśnie, bo Lewica poparła nie tylko Jacka Sutryka, ale też trójkę innych prezydentów. Poparliśmy Jacka Sutryka w wyborach na prezydenta Wrocławia, Beatę Moskal-Słaniewską w wyborach na prezydentkę Świdnicy, Rafaela Rokaszewicza, który jest znakomitym prezydentem Głogowa, no i Tadeusza Krzakowskiego w Legnicy. I wszyscy ci kandydaci na prezydentów byli w piątek w Sejmie na tej konferencji, wypowiadali się. I stwierdziliśmy, że będziemy razem budować dolnośląskie miasta, i ponieważ ta współpraca się dobrze układa od dłuższego czasu. A o czym samorządowcy mówią teraz w perspektywie tego, czego potrzebują, jakich zmian legislacyjnych, jakiego rodzaju wsparcia czego potrzebują teraz od rządu, bo jednak ta zmiana władzy też bardzo mocno tchnęła nową nadzieję po prostu w samorządowców i w to, że ta sytuacja i ta współpraca na linii rząd-samorząd się zmieni. Samorządowcy przede wszystkim oczekują stabilnego prawa, dobrych podatków dla miast, żeby były wpływy z tych podatków. Oczekują tego, że pieniądze z KPO wreszcie popłyną do samorządów. My we Wrocławiu mamy konkretne projekty, na które czekamy, żeby je zrealizować w mieście. Na to czekamy, na te 3 dodatkowe miliardy złotych, które wpłyną do Wrocławia. Między innymi na wymianę źródeł ciepła, żebyśmy mieli coraz czystsze powietrze, bo to jest bardzo ważne dla nas, szczególnie dla Lewicy. I wiele innych projektów, które czekają w szufladach gotowe na te pieniądze. Właśnie tego oczekują. Pieniędzy z KPO, tego ogromnego zastrzyku środków, no i kasy na inwestycje. A że to się wszystko jakoś układa teraz, udało się wygrać wybory parlamentarne, wprowadzamy pomału, przywracamy normalność, stabilizację w Polsce, szacunek do ludzi. My przez lata jeszcze będziemy zakopywać te wszystkie rowy, które PiS powykopywał między nami, ale to już się dzieje. Już te rowy są, staramy się, żeby były coraz mniejsze, to będzie bardzo trudne i tego właśnie oczekują miasta. Nie tego, żeby dawać pieniądze tam, gdzie miasteczka przychylne władzy centralnej, tylko żeby to było wszystko zrównoważone, żeby te środki szły do wszystkich samorządów. Będziemy obserwować tą kampanię, bo ona w nadchodzących tygodniach na pewno będzie zwiększać swoje tempo. Tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.